Marszałek województwa zgodził się sprzedać miastu hotel przy ulicy Litewskiej za 5% ceny. Będzie to nieco ponad 200 tysięcy złotych. Radni podczas wczorajszej sesji Rady Miasta zgodzili się na kupno od marszałka hotelu, po byłym hotelu pielęgniarek przy ulicy Litewskiej. Obecnie jest tam 100 mieszkań. Chcemy te mieszkania przeznaczyć na mieszkania socjalne, jak i na mieszkania komunalne. Jest tam 80 mieszkań dwupokojowych, 20 mieszkań jednopokojowych. Uzyskaliśmy dużą bonifikatę od marszałka. Chcemy, aby ten budynek został przejęty od 1 stycznia 2010 roku. Informacja ta na pewno ucieszy osoby, które oczekują w kolejce na mieszkanie socjalne. Muszą jednak jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ponieważ obiekt zostanie poddany gruntownemu remontowi. Musimy opracować dokumentację, która jest niezbędna, żeby wykonać remont tego budynku, bowiem wymaga on remontu. Będziemy chcieli jak najszybciej taki remont przeprowadzić, by móc te rodziny w niedługim czasie tam przy ulicy Litewskiej wprowadzić. Kolejne mieszkania socjalne w Rzeszowie powstaną przy ulicy Strzelniczej.